Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który poświęciłem lutowaniu komponentów SMD. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak tanio i prosto możemy lutować komponenty SMD, korzystając z domowych rozwiązań, czyli na przykład takiego zwykłego piecyka AGD. Pokazałem Wam także efekty tego lutowania, które moim nieskromnym zdaniem są całkiem niezłe. Oczywiście na filmikach wszystko jest proste, łatwe i przyjemne, natomiast życie czasami nam pokazuje, że to wszystko aż tak proste nie jest. I dlatego w tym odcinku chciałbym powiedzieć kilka słów na temat potencjalnych problemów, z którymi możecie się zetknąć, wykorzystując piecyk do lutowania. Do zrobienia tego odcinka zresztą zostałem właśnie przez Was zainspirowany. Także miłego oglądania. Głównym problemem, z którym się zetkniemy, lutując komponenty SMD metodą rozpływną, jest tak zwane nagrobkowanie. Tak jak tutaj widzicie na tym filmiku, niektóre komponenty w czasie lutowania mają taką nieprzyjemną cechę, że stają dęba, no i jeżeli to są właśnie takie małe rezystorki, to przypomina to rzeczywiście nagrobki. Dobra wiadomość jest taka, że efektowi temu ulegają wyłącznie małe komponenty SMD, najczęściej takie, które mają tylko dwa pady, a więc rezystory, kondensatory lub na przykład diody. Oczywiście, jeżeli na całej płytce występuje jeden czy dwa takie komponenty, to nie jest to jakimś wielkim problemem, ale oczywiście czasami może się zdarzyć tak, że mamy taki dosyć masywny efekt nagrobkowania, co doprowadza do takich sytuacji, jak sobie z nimi radzić, ażeby ich unikać, o tym właśnie będzie ten odcinek, także zapraszam do jego wysłuchania. W trakcie lutowania rozpływnego napięcie powierzchniowe stopionego metalu, w tym wypadku stopu cyny i ołowiu, bardzo nam pomaga w pozycjonowaniu elementów. Tak jak widzieliście na poprzednich filmach, ten element SMD wystarczy tylko z grubsza położyć na swoich padach, a następnie, jak to spoiwo lutownicze zacznie się topić, element taki ulega autopozycjonowaniu. Ale to, co nam czasami pomaga, potrafi także przysporzyć sporych problemów. Rzućmy sobie okiem na ten rysunek. Na pady mamy nałożoną pastę lutowniczą i na to jest położony rezystor. No i teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby z jakiegoś powodu pasta lutownicza po jednej stronie, na jednym z tych padów, zaczęła się topić szybciej niż na drugim. W tym momencie powstający stopiony metal zacznie nam pociągać ten rezystor w kierunku tego padu, na którym pasta lutownicza stopiła się jako pierwsza. To spowoduje, że napięcie powierzchniowe zaczyna go nie tylko pociągać, ale także delikatnie przekręcać, odrywając od drugiego padu. No i w efekcie właśnie mamy ten nasz obserwowany efekt nagrobkowania. Czasami on może być tak silny, że ten element staje wręcz do pionu. Ale tak czy siak, jeżeli widzimy taki efekt nagrobkowania, to znaczy, że połączenie elektryczne na drugim padzie się nie wytworzyło, a więc ten układ elektroniczny też nie będzie działał poprawnie. Co jest przyczyną takiej sytuacji? Tak jak już Wam tu przed chwilą zasugerowałem, przyczyną tych problemów jest nierównomierny moment, w którym topi się nasza pasta lutownicza. No więc pozostaje nam tylko odpowiedzieć na pytanie, co może doprowadzić do takiego nierównomiernego w czasie topienia się pasty. A odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Różna pojemność cieplna na poszczególnych padach. A więc po prostu masa po jednej stronie pada jest większa niż po drugiej, w efekcie potrzebuje więcej czasu, żeby się ogrzać do temperatury, w której następuje topienie metalu. W ten sposób ta strona, po której mamy mniejszą masę, topi się szybciej i pociąga cały komponent SMD, tworząc opisywany problem. W najprostszym przypadku taka różnica masy może być spowodowana błędną aplikacją pasty lutowniczej. Jeśli nie mamy zbyt dużego doświadczenia w aplikacji pasty lutowniczej, to możemy po prostu po dwóch stronach nałożyć jej różne ilości, no i w efekcie będzie to sprzyjać powstawaniu takiego efektu. Oczywiście tutaj aplikację pasty zdecydowanie ułatwia nam wykorzystanie szablonów, o których mówiłem w poprzednim odcinku, w tej części drugiej. Dzięki szablonom ta ilość nakładanej pasty lutowniczej jest dokładnie taka sama, co w efekcie zmniejsza ryzyko powstawania efektu nagrobkowania. Ale nierówna ilość pasty lutowniczej to nie jedyny problem, który może doprowadzić do tego efektu. Efekt ten bardzo często jest spowodowany błędnym projektem naszej płytki. Najogólniej wszelkie sytuacje, w której jeden z dwóch padów ma zdecydowanie większą masę miedzi, mogą prowadzić do tego typu kłopotów. Tak jak Wam powiedziałem, większa masa metalu, obojętnie czy to będzie spoiwo, czy też miedź z PCB, powodują zmianę pojemności cieplnej i w efekcie opóźniają osiągnięcie odpowiedniej temperatury topnienia, co z kolei doprowadzi do powstawania efektu nagrobkowania. No więc w jakich sytuacjach poszczególne pady mogą mieć różną masę miedzi? Pierwsza sytuacja jest chyba najczęstsza. Rzućmy okiem na pokazany tu projekt PCB. Mamy tutaj do czynienia z dosyć typową sytuacją, w której rezystor podciągający, tak zwany rezystor pull-up, połączony jest jednym pinem z dużym polem miedzi, którego zadaniem jest w tym wypadku przenoszenie napięcia zasilania VCC. To duże pole miedzi oczywiście ma bardzo dużą pojemność cieplną, w efekcie bardzo skutecznie odprowadza temperaturę z tego naszego padu, co powoduje, że jego temperatura
temperatura będzie zawsze nieco niższa niż tego drugiego padu. Efekt końcowy będzie taki, że oczywiście pasta na tym padzie stopi się z pewnym opóźnieniem, co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi nam właśnie do powstawania efektu nagrobkowania. To samo zjawisko macie tutaj pokazane w nieco mniejszej skali na innym przykładzie. Zobaczcie, że w tym przypadku do jednego z padów doprowadzonych jest kilka ścieżek. Każda taka ścieżka oczywiście zbudowana jest z miedzi, wobec tego znowu będzie ona dosyć skutecznie odprowadzać ciepło z padu, co spowoduje również duże zagrożenie wystąpienia efektu nagrobkowania. W jaki sposób wobec tego ten problem rozwiązać? Jak się domyślacie, rozwiązanie tego problemu jest niezwykle proste. Po prostu musimy unikać sytuacji, w której do jednego padu doprowadzonych jest kilka ścieżek lub też jeden pad jest całkowicie połączony z jakimś dużym polem miedzi. W wielu programach typu CAD tą drugą sytuację rozwiązujemy bardzo prosto, wybierając tak zwaną opcję Thermals. Ta opcja, jak widzicie, powoduje powstawanie przerwy pomiędzy padem a dużym polem miedzi, co zmniejsza ryzyko powstawania efektu nagrobkowania. Musimy także pamiętać, że do każdego padu powinna prowadzić wyłącznie jedna ścieżka, w dodatku te ścieżki prowadzące do dwóch padów powinny mieć podobną grubość. Także po małych poprawkach widzimy, jak to rozwiązać, no i na tak zaprojektowanym PCB najprawdopodobniej ten efekt nagrobkowania nie wystąpi. Kolejnym częstym powodem dla powstawania efektu nagrobkowania jest nieprawidłowe używanie przelotek. Przelotka to nic innego jak dziura w PCB łącząca poszczególne warstwy, która jest metalizowana, a więc ma znaczną pojemność cieplną. No i teraz, jeżeli taka przelotka znajduje się bardzo blisko padu, z którym jest połączona, albo wręcz na padzie, to stanowi to poważny problem i w tym momencie efekt nagrobkowania macie murowany. Tak jak tutaj widzicie, ta płytka jest źle zaprojektowana, przelotki znajdują się bardzo blisko padów, w związku z tym będą odprowadzać od nich ciepło, no i powstanie z pewnością problem. No, domyślacie się, że rozwiązanie tego problemu jest równie proste. Po prostu ta przelotka musi być w odpowiedniej odległości. Jakiej? To zależy oczywiście od tego, jak grube będzie połączenie pomiędzy przelotką a padem. Im będzie ono grubsze, tym oczywiście ta odległość musi być większa. Generalnie oczywiście z tymi odległościami tutaj też nie ma co przesadzać. Jeżeli one będą rozsądne, to efekt nagrobkowania z pewnością nie wystąpi. Także jeżeli mamy naprawdę małą przelotkę i odsuniemy ją na jakieś 0,3-0,4 mm, to będzie to absolutnie wystarczające. Pamiętajmy także, że taka przelotka to nic innego jak otwór, wobec tego na zasadzie kapilarnej będzie on także zasysał cynę, co może spowodować kolejne problemy. Także mamy kolejny dobry powód, aby trzymać dystansę od przelotek. Rzućmy okiem na kolejne źródło problemów. Tym razem widzicie sytuację, w której pod komponentem znajduje się opis oraz fragment solder maski. To samo w sobie nie byłoby kłopotem, problem tylko polega na tym, że zarówno solder maska, jak i sam opis mają pewną grubość. Powoduje to odsunięcie komponentu od PCB, tak jak tutaj to widzicie na tym przykładzie, no i w efekcie może doprowadzić do sytuacji, w której jeden z pinów nie ma pełnego kontaktu z padem, a wobec tego proces lutowania nie będzie przebiegał prawidłowo. Rozwiązanie znowu jest banalnie proste, po prostu unikajcie sytuacji, w której pod komponentem PCB, szczególnie małym komponentem PCB, znajdują się jakiekolwiek elementy opisu. Tutaj niestety mamy pewien problem, dlatego że niektóre biblioteki komponentów PCB dla różnych programów typu CAD zawierają opisy pod komponentem, no i w efekcie mogą doprowadzić do takiego kłopotu. Najprostsze rozwiązanie to oczywiście albo użyć innej biblioteki, albo też po prostu sobie przeedytować ten komponent w bibliotece i rozwiązać ten problem raz na zawsze. Kolejne źródło problemów, które zwiększa ryzyko powstawania efektu nagrobkowania, jest również częściowo niezależne od nas i jest ono związane z użyciem biblioteki, w której pady zostały źle zaprojektowane. A konkretnie pady są zbyt duże w stosunku do rozmiarów padów na danym komponencie. Tutaj właśnie widzicie taki przykład, w którym pad jest zdecydowanie zbyt duży w stosunku do użytego komponentu. To powoduje, że ta cyna się rozlewa, no i w efekcie może powodować z jednej strony efekt nagrobkowania, ale to, co na pewno zaobserwujemy, to nierówne ułożenie się tego komponentu. On się tutaj będzie układał pod kątem na jakieś różne dziwaczne sposoby. Także pamiętajcie, że te pady pod komponenty SMD nie mogą być zbyt duże. I to jest dosyć częsty problem, dlatego że przy tym samym rozmiarze różne komponenty mogą mieć różne wykończenia, a więc pasować do padów o różnej wielkości. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, ażeby użyć odpowiedniej biblioteki, w której są zdefiniowane dokładnie takie komponenty SMD, jakich użyjemy w naszym projekcie. Ryzyko powstawania efektu nagrobkowania możemy także ograniczyć, stosując odpowiedni profil termiczny. Musimy pamiętać, że w tych naszych warunkach domowych, kiedy wykorzystujemy taki zwykły piekarnik, rozkład temperatury w środku może być dosyć nierównomierny. W efekcie może to spowodować, że pewne elementy płytki szybciej osiągną temperaturę topnienia spoiwa, no i w efekcie będzie to sprzyjać powstawaniu efektu nagrobkowania. Problem ten jednak możemy bardzo mocno ograniczyć. W tym celu wystarczy płytkę podtrzymać w temperaturze tuż poniżej temperatury topnienia spoiwa przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund.
sekund. W ten sposób dajemy czas, ażeby wszystkie pady osiągnęły tą samą temperaturę, a następnie zwiększamy temperaturę w naszym piekarniku do momentu, kiedy spoiwo zacznie się topić. Dzięki zwiększonej w ten sposób jednorodności temperatury spoiwo będzie się topić na padach dokładnie w tym samym czasie. Taki efekt nagrobkowania lub też problemy z lutowaniem mogą wystąpić jeszcze w sytuacji, w której używamy starych komponentów, które przechowywaliśmy w otwartych opakowaniach, w efekcie doszło do oksydacji ich terminali. Dlatego też elementy SMD powinniśmy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach, co zapobiega ich oksydacji i w ten sposób wydłużamy ich zdolność do użycia. Oczywiście przechowywanie takich komponentów latami to nie jest dobry pomysł, dlatego że zawsze dochodzi do jakiejś tam oksydacji, no i w efekcie to może nam później utrudnić lutowanie. Natomiast w przypadku nowych komponentów otrzymanych bezpośrednio z firmy, raczej takie zjawisko nam nie zajdzie. Także podsumowując, jak widzicie, to zjawisko nagrobkowania nie jest takie straszne, jak go opisują. Bardzo łatwo jest mu zapobiegać, po prostu odpowiednio projektując PCB, stosując nowe komponenty i odpowiedni profil termiczny, który wcale nie musi być aż tak ściśle przestrzegany, jak to się może wydawać. Także mam nadzieję, że widzicie, że wykorzystywanie także w praktyce hobbystycznej elementów SMD wcale nie stanowi żadnego problemu, wręcz przeciwnie, pod wieloma względami ich wykorzystanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż wykorzystanie elementów przewlekanych. No i na koniec, jak zawsze, nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach swoimi własnymi doświadczeniami, przemyśleniami na temat lutowania komponentów SMD, a może macie jakieś własne unikalne metody, którymi chcielibyście się podzielić. No i oczywiście zapraszam także do odsłuchania kolejnych filmów na moim kanale. Do usłyszenia.